Obchody 81. rocznicy zbrodni katyńskiej w Wieluniu, tak jak w ubiegłych latach, rozpoczęły się od okolicznościowej mszy świętej w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu, w której ze względu na pandemię wzięło udział ograniczone grono mieszkańców, władz miasta, powiatu i szkolnej młodzieży, w tym harcerzy. Po jej zakończeniu okolicznościowe wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. Druga część obchodów miała już miejsce w parku rotmistrza Witolda Pileckiego przy obelisku upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej. Gdyby nie Golgota Wschodu z kwietnia, maja i kolejnych miesięcy 1940 roku, nie byłoby także tragicznego wypadku sprzed 11 lat. Wszystkich ogarniamy szczególną pamięcią. Dbamy o to, by ta spuścizna tragedii podwójnej była na zawsze w naszych sercach. Prawie 22 tysiące bezbronnych żołnierzy. Z reguły żołnierzy rezerwy. Bo wśród nich byli nauczyciele, lekarze, prawnicy, artyści. Byli policjanci. Na terenie powiatu wieluńskiego zamieszkiwało, urodziło się, przebywało, pracowało około 150 z nich. To także bardzo duży wkład tej tragedii. To ogromna spuścizna, o której musimy pamiętać. Kolejne pokolenia odchodzą. Wśród nas bywali potomkowie, bywały dzieci Katyńczyków. Niestety już ich tutaj nie ma, tak jak pana Pawła Mamzerowskiego na przykład. 81 lat temu strzałem w tył głowy bestialsko zamordowano kwiat polskiej inteligencji. Nauczycieli, oficerów wojska polskiego, oficerów policji, duchownych. Katyń, Charków, Jednoje, Kijów, Mińsk. Krwawe punkty w historii to ponad 21 tysięcy pomordowanych obywateli Polski. Zbrodnia katyńska oraz walka o prawdę historyczną to ważna część naszej pamięci i tożsamości. Mechanizmy rządzące zbrodnią oraz fałszowaniem historii są lekcją dla młodego pokolenia. Pokazują, że mimo ogromnej siły kłamstwa warto walczyć o wolność i obronę prawdy, która po drugiej walce odnosi w końcu zwycięstwo. W imieniu pana Pawła Okrasy, burmistrza Wielunia oraz swoim własnym bardzo dziękuję potomkom pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni za niezłomną postawę w walce o prawdę historyczną. Dzięki państwa determinacji i odwadze pamięć o bohaterach wojennych, którzy nie ugięli się pod pręgierzem miejscy, nadal trwa. Cześć i chwała bohaterom. Pewnie wszyscy musimy zachować to wydarzenie, które jest aktem niewątpliwego ludobójstwa. To jest zbrodnia, o której my jako naród, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej musimy pamiętać i przekazywać dalszym pokoleniom, aby ta pamięć o tym, co się stało w Katyniu, w Biednoje, w Kozielsku i jeszcze w innych miejscach byłego państwa sowieckiego, musimy o tym pamiętać i, tak jak powiedziałem, przekazywać tą prawdę historyczną. Końcowym akcentem uroczystych obchodów 81. rocznicy zbrodni katyńskiej w Wieluniu było złożenie pod obeliskiem okolicznościowych wiązanek kwiatów. W obchodach wzięli też udział wieluńscy harcerze oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.